Dobra. Koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Wstawaj. Musimy iść. Proszę, nie mamy dokąd pójść. Ona pada z nóg, a strasznie leje. Możemy tu jeszcze zostać? Autobus wraca do zajezdni, nic nie poradzę. W porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Jesteś przemarznięta. Jest okej. Nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Ja wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie.
Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Mogę pomóc? Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna. Nie mogę zacząć rozdawać kasy wszystkim bezdomnym w okolicy.
wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Alice? Alice! Czekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. To przecież tylko dziecko, nie zrobi ci krzywdy. Tylko dziecko? Nie, nieprawda. A, bez znaczenia. Może skrzywdzić Ralfa. Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Co zrobili Ralfowi? Nie musisz się nami przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Wybaczcie Ralfowi. Ralf miewa problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już! Już, śmiało! Tędy! Ralf mieszka tu od kiedy uciekł. Ralf nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralf się chowa i czeka, aż pójdą. Chodźcie. Chodźcie. Możecie się tu rozgościć. Ralf pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać, ale jest zajęty. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień.
Komputer A9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. Nie wiem. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłam. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze. Oczywiście.
Thank you.